Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym na moim kanale, w dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie nagrodę za squad Battles. W poprzednim tygodniu wbiłem z rangę złoto 1, bo nie grałem zbyt dużo squad Battles, ale też pograłem trochę w Food Champions no i udało mi się znowu wbić rangę złoto 3. Chociaż niewiele braku mi do rangi złoto 2, bo miałem akurat ostatni mecz i grałem o złoto 2, ale niestety przegrałem ten ostatni mecz 3 do 1 No i skończyłem z bilansem 16-14, ale to mi dało dwa dodatkowe player piki. No i w z nich trafiłem kenta, którego sobie nawet dałem na ławkę i jestem całkiem ciekawym zmiennikiem no a w drugim trafiłem parecho, więc nawet całkiem spoko pod pod przepałkę do SBC No okej, okay, przejdziemy teraz do odbioru nagrody ze Scott Battles, zobaczymy co uda się trafić Ok, jest to ranga złoto 1, więc odbieramy sobie te nagrody i przejdziemy do sklepu Jak widzicie mam też tutaj yy dużą paczkę rzadkich piłkarzy, i tej paczki nie będę otwierał, bo ja sobie zostawię na Toty, więc muszę pamiętać, żeby się nie pomylić, żeby jej nie otworzyć. Bo tą paczkę sobie zostawię na Toty, bo jest to całkiem dobra paczka, chyba jest to za wygranie 50 meczów Foot Champions. Chyba, czy coś się chyba za Foot Champions to więc sobie ją zostawię na Toty, bo tutaj są 24 złote rzadkie karty, więc może coś się w trafić. Ja otwórzmy teraz mieszaną paczkę piłkarzy Prime. Zobaczymy co tutaj będzie. Będzie kopa Libertadores. Okej, okay, karta 66. Mam nadzieję, że będzie coś lepszego. No, smyszał nie ma w tej paczce. Chociaż bramka jeszcze jest z ligi hiszpańskiej, Zobacz, może powysyłam sobie na listę transferowanych tych złotych piłkarzy i może tego bramkarza No okej, okay, wezmę teraz, y, wyślę te karty do klubu i przejdziemy do kolejnej paczki, teraz żeby nie pomylić się, żeby nie otworzyć Ale okej, okay, to jest ta Ok, duża. Może otworzymy sobie dużą tą paczkę premium. Zobaczymy, co tutaj będzie. Będzie to złota karta i jest kepa, ok, 82 wyraza. Ok, mamy też trochę karty, więc po sobie na listę transferową. Ok, zobaczmy, co jeszcze tu mamy. Mamy ligę menadżera, trochę kart różnych jakichś stylów gry. Ok, trochę kontraktów. No zawsze te karty się przydadzą. Wybieściemy okay, sobie tutaj też no, duplikaty na listę transferową, oprócz tego herbu, tylko te karty sobie powysławą na listę transferową, a herb sprzedam. Ok, zobaczmy, że tutaj mamy tą za tą paczkę piłkarzy Premier to jest 12 złotych zawodników w tym trzech rzadkich, więc to może sobie jednak też zostawię na to, bo też jest to takie fajna paczka, więc Przejdę to do centrali i jeszcze pokażę mój skład. A mi się tak wygląda mój zespół, jak możecie zauważyć mam też praktycznie 800 tysięcy monet, no brakuje tam kilku monet, czy było 800 tysięcy, no i troszeczkę przebudowałem mój skład, wstawiłem Wandajka, którego trafiłem w parce z 5 piłkarzami 85+, dałem też połupa na bramkę, bo jego akurat miałem w klubie i też całkiem dobrze broni, no bo jest on bardzo wysokim bramkarzem i bardzo dobrze spisuje się przy łapaniu piłek podczas rzutów rożnych. No i kupiłem też Thalesa oraz Alana, no i Alana kupiłem pod to, że chcę kupić nawet skrzydło Neymara, no i nawet powiem Wam, że całkiem fajnie mi się gra tym Allanem też trochę asesora z bramek miał w Food Champions, więc całkiem fajnie mi się gra tym zawodnikiem, no i później sobie co Forda wstawię sobie i Neymara, bo czekam jeszcze to aż trochę jego cena spadnie na no Toty, chociaż już trochę spadł, bo ostatnio chodził po 700 tysięcy, a teraz kosztuje już około 650, tak trochę ponad 650, więc jeszcze poczekam aż trochę spadnie, no i kupię sobie Neymara. I jeszcze zastanowię się też nad wyborem prawego skrzydłowego, bo Mare mi się gra bardzo fajnie i mimo, że ma 5 punktów zgrania, to radzi sobie bardzo dobrze. Chociaż chciałbym też jakąś odmianę, więc zastanowię się na przykład nad Martinezem Fleece albo nad Lozano Informem, ale jeszcze się zastanowię. Bo Mare mi się gra bardzo fajnie, ale zobaczę, czy będą jacyś nieciekawi prawej skrzydłowi. Jeszcze pokażę ławkę, jak widzicie, jest ten Kent, którego zrobiłem za 10 zwycięstw Food Champions. no Jest to też wiele innych dobrych zawodników. A gdzieś mam też do odebrania jedną nagrodę za 15 poziom, jest to zawodnik do wyboru i zastanawiam się kogo wybrać no Mamy tutaj trzech bardzo ciekawych zawodników, jest Duncan, jest Tube oraz jest Bakambu. Nie no zastanawiam się kogo wybrać, nie wiem czy nie tego Duncana, bo jak widzieliście na mojej ławce rezerwowej znajduje się wiele ofensywnych zmienników, a przydałoby mi się jakiś zmiennik taki bardziej defensywny, który mógłby wesprzeć trochę obronę, chociaż Gravenberg bardzo fajnie się spisuje w obronie, ale jednak Duncan ma zdecydowanie lepiej opracowaną obronę, bo ma chyba on aż 86 obrony, więc jak na taką kartę jest to bardzo dobrze. No i myślę, że mógłby się on bardzo fajnie sprawdzić do pomocy w utrzymaniu wyniku, ale jeszcze się zastanowię nad wyborem. Ale myślę, że raczej wybiera tego Duncana chyba. Nawet możecie napisać w komentarzu, kogo wy wybraliście albo kogo planujecie wybrać. my się chyba wybrać Duncana, bo jednak zawodników dał tak mam dużo. A taki zawodnik na środek pomocy by się mógł bardzo fajnie przydać, ale jeszcze się zastanowię. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już o tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mi kanał. Dziękuję za oglądanie, cześć.